Dzisiaj odbywa się finał powiatowy Igrzysk Dzieci. Igrzysk Dzieci, czyli uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, piłce nożnej dziewcząt i chłopców. W zawodach bierze udział 5 zespołów dziewcząt i 4 zespoły chłopców, które grają ze sobą systemem każdy z każdym. Po 2 najlepsze zespoły przejdą do wyższego szczebla, czyli do półfinału wojewódzkiego, który za kilka dni odbędzie się w Augustowie. Jeżeli tam udział tych zespołów zakończy się sukcesem, to kolejnym etapem jest finał wojewódzki. Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zespołów do reprezentowania powiatu sokólskiego w zawodach wojewódzkich, no ale celem, myślę, takim nieco szerszym i równie istotnym jest promocja zdrowego stylu życia, promocja sportu, rywalizacja młodzieży, angażowanie jak największej grupy młodych ludzi do aktywności na świeżym powietrzu. Więc tutaj cieszymy się niezmiernie, że po tych latach, gdzie pandemia przeszkadzała w tej rywalizacji, w tym roku widzimy, że już coraz więcej zespołów przystępuje do rozgrywek i mamy nadzieję, że w kolejnych latach będzie ich jeszcze więcej, za co serdecznie dziękujemy opiekunom, dyrektorom szkół, no i oczywiście zawodnikom za udział w rozgrywkach. Jeżeli chodzi o dziewczęta, to w dzisiejszych zawodach biorą udział następujące szkoły: Stara Kamionka, Janów, Malawicze Dolne, Szudziałowo i Janowszczyzna. Jeżeli chodzi o chłopców, to są 4 zespoły: Szkoła Podstawowa z Dąbrowy Białostockiej, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce i Szkoła Podstawowa z Kuźnicy. Organizatorem dzisiejszych zawodów jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oraz Powiat Sokólski. Jesteśmy na obiektach ośrodka sportu, rekreacji w Sokółce, którego pracownicy tutaj też pomogli w przygotowaniu boisk. Także z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji zawodów, no bo robimy to przecież dla młodzieży i po to, żeby w zdrowym sposób, w duchu sportu i rywalizacji mogła lepiej się rozwijać.